to projekt, który realizujemy wspólnie z Neubrandenburgiem w ramach naszego partnerstwa polsko-niemieckiego. I dzisiaj zaprezentują się zespoły taneczne zarówno z Koszalina, jak i z Neubrandenburga. Jest nieodpłatna, dlatego że jest finansowana w ramach Interregu, małego Interregu, to jest fundusz małych projektów. I wspólnie z naszym partnerem Neubrandenburgiem realizujemy ten projekt, a to oznacza, że impreza jest otwarta i bezpłatna dla wszystkich. Wiem też, że przyjechali rodzice z Neubrandenburga, których dzieci dzisiaj będą występowały u nas na scenie. Koszalina to jest stowarzyszenie Pasja, które ma kilka sekcji tanecznych. Jest zespół z Centrum Kultury 105 i tańczą również dzieci i młodzież ze stowarzyszenia tanecznego z Neubrandenburga. I jest to około 75 osób. Generalnie na scenie zobaczymy dzisiaj około 200 osób. Wejściówki, żebyśmy wiedzieli, ile osób zechciało oglądać nasz koncert. Jest to taka standardowa procedura, wydajemy wejściówki, żebyśmy mieli kontrolę nad tym, ile jest uczestników naszej imprezy i żeby też było bezpiecznie. Przychodzą, a chcielibyśmy i widzowie, a chcielibyśmy, żeby wszyscy mogli to obejrzeć. Również na widowni jest wiceburmistrz Neubrandenburga, pan Peter Modemann z miasta naszego, z władz miejskich jest sekretarz Tomasz Czuczak. Całą imprezę prowadzi pani Pawlowic, a choreografię całego widowiska opracował Robert Rowiński. Chcielibyśmy taką imprezę wpisać w kalendarz koszalińskich imprez i zrobić to jako dzień nazwany Święto Tańca w mieście, w naszym mieście. I chcielibyśmy w przyszłości zaprosić do współpracy również inne zespoły, inne sekcje taneczne, które nie działają w Centrum Kultury, ale poza. I te nasze z Centrum Kultury, ale też i z innych jednostek, przy których działają zespoły taneczne, żeby to było rzeczywiście święto tańca dla zarówno i tych najmłodszych, ale też i tych dorosłych. Chuck Big T-shirt Billy. Billy. Come on. Hey, you know what? This track honestly don't need no talking on it, but I gotta do it.